Jak odblokować narodowy potencjał gospodarczy? Na szczęście nie musimy sobie łamać nad tym głowy, bo już raz to zrobiliśmy. I co więcej, możemy jeszcze raz skorzystać z tego samego narzędzia. Mam na myśli rok 89, kiedy to 1 stycznia 89 roku weszła w życie. Ustawa o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wiczka. On nam kiedyś opowiadał, jak to do tego doszło, że to on tam, kiedy już się załamał pierwszy etap reformy i drugi etap reformy gospodarczej, no to już władza nie wiedziała, jakie bajki opowiadać. I Mieczysław Rakowski zameldował generałowi Jaruzelskiemu, że jest tutaj taki wilczek, który ma jakiś pomysł. Generał Jaruzelski już nie miał do tej gospodarki cierpliwości. No to, 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 nie miał do tej gospodarki już cierpliwości, nie chciał słuchać żadnych szczegółów, tylko powiedział, żeby tam nie było nic przeciwko socjalizmowi. No to Mieczysław Wilczek rozmontował socjalizm realny w gospodarce przy mocy dwóch zdań, które przybrały postać przepisów tej ustawy, one dzisiaj brzmią jak oczywista oczywistość, ale wtedy to miały rangę przewrotu kopernikańskiego. Pierwsze zdanie to było takie, że każdy ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej. No pewnie, ale wtedy to było odkrycie, bo na czym polegał socjalizm realny? To, było, to była realizacja ideału pielęgnowanego, przez Hilarego Minca. Hilary Minc był jednym z trójki wszechmogących Żydów, których tu Stalin przysłał, żeby nas stresowali do komunizmu. I Hilary Minc miał ideał gospodarczy w postaci planu doprowadzonego do każdego stanowiska pracy. No, z tego ideału wynikały konsekwencje, że to władza polityczna decyduje, Jakie będą stanowiska pracy, więc musi tu o tym decydować, no i do plan doprowadzić do tego. No to I tak było. Wprowadzenie zasady, że każdy ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej i to bez konieczności ubiegania się o pozwolenie władzy, no to była ta kontrewolucja antysocjalistyczna. I drugie zdanie, które tam było w tej ustawie, jako przepis, że dozwolona jest każda forma działalności gospodarczej, która nie jest zakazana przez prawo. No oczywiście, prawda, ale to było to drugie takie odkrycie. Zostawionych zostało 11 przypadków, gdzie trzeba było jednak pozwolenie władzy uzyskać, czyli koncesję. Część tych przypadków miała wspólny mianownik taki, że by uniknąć ryzyka sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, bo jakie dziedziny były objęte koncesjonalnym? Produkcja materiałów wybuchowych, broni i amunicji, i obrót tymi towarami, produkcja trucizn i obrót truciznami, hurtowy obrót lekarstwami, produkcja spirytusu i wódki i obrót spirytusem i wódką. No i inne dziedziny to takie, które polegają, działalność gospodarcza polega na dublowaniu działalności agent państwowych. Na przykład prowadzenie agencji celnych, prowadzenie agencji detektywistycznych z personelem częściowo uzbrojonym. No i poszukiwanie, eksploatacja kopalin. I to i tyle. I reszta to była już puszczona na, na żywioł. I proszę Państwa, problem polegał na tym, że historia ustawy o działalności gospodarczej, to jest historia jej nieustającej nowelizacji. W ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania ona została znowelizowana ponad 60 razy. Czyli musiała być nowelizowana wielokrotnie w ciągu każdego roku, i tak było. I każda nowelizacja polegała na dopisywaniu coraz to nowych form reglamentacji, coraz to nowych. W rezultacie, po 10 latach, okazało się, że wskutek tych nowelizacji koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia różne formy reglamentacji zostały przywrócone w 202 obszarach działalności gospodarczej. No i tyle. Dlaczego tak się stało? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba odpowiedzieć najpierw na inne. Dlaczego w ogóle doszło do uchwalenia tej ustawy? Otóż za komuny pierwszej nomenklatura, czyli środowisko władzy było zainteresowane w drobiazgowym kontrolowaniu każdej formy działalności gospodarczej, bo z tego się ciągnęło zyski i legalne i nielegalne. Ale kiedy nomenklatura w drugiej połowie lat 80. się uwłaszczyła, to już nie chciała mieć nad sobą żadnych nadzorców. I Mieczysław Wilczek wykorzystał to przyzwolenie na to, żeby pozwolić wszystkim. Bo pierwszy artykuł ustawy był, że każdy ma prawo. Nie, że nomenklaturowcy mają, tylko każdy. No i mnóstwo ludzi z, tego, z tej możliwości skorzystało. Potem im to zaczęli. Dlaczego te nowelizacje? A no dlatego, że nomenklaturowcy to są ludzie zdemoralizowani wprawdzie, ale inteligentni. I oni bardzo szybko się zorientowali, że z każdym to oni nie wygrają na wolnym rynku. No i bardzo dobrą ilustracją tego był takie ostrzeżenie dla nich. To był przykład pana Ireneusza Sekuły. Ireneusz Sekuła, nieboszczyk, no, no jamochłon finansowy ale musiał a cztery razy do siebie strzelić, żeby zanim się pożegnał z rodziną. Więc to było ostrzeżenie dla nomenklatury. Jak się nie opamiętacie, to wszyscy podobnie zginiecie. No i to się opamiętali i zaczęli nowelizować to właśnie w ten sposób, że nie odchodzimy od tego, to my tu będziemy decydowali kto ma tu być, a kto mnie, No i w rezultacie ten narodowy potencjał został zablokowany. Na w jaki sposób to zrobić? No, jeszcze wrócę chwilę do tej ustawy o działalności gospodarczej. Jak Państwo pamiętacie, w 1989 roku Polska dosłownie z dnia na dzień zmieniła się w jedno wielkie targowisko pod rządami tej ustawy. Z dnia na dzień dosłownie narodowy potencjał został odblokowany. To jest ten obraz Polski pod rządami ustawy o działalności gospodarczej. To jest znakomita ilustracja trafności obserwacji takiego amerykańskiego laureata nagrody Nobla z ekonomii z 92 roku. On się nazywał Gary Stanley Becker. I on dostał nagrodę Nobla za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak jakby kalkulowali. Nawet jak nie zdają sobie z tego sprawy, co robią. Po prostu taka jest ich natura. On to w, na, zapisał w takiej książce, polski tytuł jest Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. I większość z tych ludzi, czy może wszyscy nawet, którzy tam na łóżkach polowych rozłożonych na chodnikach handlowali. To przecież nie miała żadnej, żadnych doktoratów z ekonomii. W ogóle miała tam jakieś mgliste pojęcie, być może o tych naukach ekonomicznych, ale nieomylnym instynktem ci ludzie odgadli, że w warunkach braku kapitału finansowego, a przecież taka sytuacja była wtedy w Polsce, najprostszą i najskuteczniejszą formą pierwotnej akumulacji kapitału jest handel. Takich rzeczy nauczają na porządnych uczelniach ekonomicznych, bo tam w wyższej szkole gotowania na gazie to nie, ale w porządnych uczelniach to tak. Więc to jest znakomita ilustracja trafności obserwacji tego człowieka. Właśnie wtedy to tak właśnie wyszło. No i narodowy potencjał został odblokowany. Proszę Państwa, możemy jeszcze raz użyć tego narzędzia. Było no żaden problem. Na czym by to polegało? Ano na tym, że przywracamy moc obowiązującą ustawy o działalności gospodarczej w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, uchylamy wszystkie regulacje sprzeczne z tamtą. Wyobrażam sobie, że dziennik ustaw zawierający tylko spis tytułów tych regulacji, uchylonych w tym trybie, to ważyłby chyba 10 kilo, bo to biegunka legislacyjna jest pod forma. No, i rozmontowujemy znaczną część aparatu biurokratycznego, bo on jest całkowicie zbędny w tych warunkach. I jest pytanie tylko takie: czy jest to możliwe przy utrzymaniu procedur demokratycznych? Wiemy, jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, bo wiemy, co trzeba zrobić. Nie to, że nie wiemy, wiemy. I wiemy, że to jest niemożliwe, bo państwo tu kręcą głowami. Wiemy, że to, no, to gorszej sytuacji być nie może. Musimy jakieś, znaleźć jakieś wyjście stąd, bo to nie, państwo nie istnieje, dlatego żeby. Przestrzegać procedur demokratycznych, że taki y, tam jeden z drugim kierowca to po to kupuje sobie samochód, żeby wreszcie mieć szansę przestrzegania przepisów drogowych, prawda? On nie, on ma jeździć tam, dojechać do, z miejsca na miejsce. Więc demokracja nie jest celem. Celem jest wolność i dobrobyt. Jeżeli demokracja stoi na przeszkodzie, to powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski. I tym optymistycznie.